Halo widzowie, dzień dobry, witamy, siema Guti. Słuchajcie, jesteśmy na trasie po raz kolejny, kochamy te vlogi samochodowe. Oczywiście bezpieczeństwo przede wszystkim, dlatego teraz zachowujemy bardzo bezpieczną prędkość. Pasami jesteśmy złapani, jesteśmy w pięknej okolicy. Słuchajcie, uwielbiam tutaj być. Tu momentalnie staje czas. Jak wiecie, jesteśmy ludźmi południa, mieszkamy w Mirosławcu, to jest dolnośląskie. Właściwie nawet w Kruszynie, to jest blisko Bolesławca. Bolesławiec leży na trasie Legnica-Zgorzelec. Mamy 50 km do Niemiec. Natomiast dzisiaj jesteśmy na północy naszego pięknego kraju. Jedziemy na zgrupowanie reprezentacji Polish Soccer Skill. Guciu, jak nastroje? Dobrze. Słuchajcie, Guciu jedzie trzeci raz do Cedniewa. Drugi raz ze mną, raz jechał autokarem. Natomiast gdzieś udało nam się troszkę za skórniaków upchać i jedziemy tym razem oboje po raz kolejny. Przypominam, że Gutek 3 lata temu jako 9-latek, 2 lata temu jako 10-latek i teraz jako 11-latek jedzie do Cedniewa, do Władysławowa. Cedniewo to centralny ośrodek przygotowań olimpijskich. Wspaniałe, kultowe miejsce. Kochani moi przyjaciele, dwa słowa tytułem tej wycieczki. Jak to się stało? Kilka słów o samym Polish Soccer Skill. To wszystko spróbujemy wam w dwóch, trzech słowach przekazać. Słuchaj, tutaj było fajne miejsce, Guciu. W następnym podobnym się zatrzymujemy, dobra? Zrobimy sobie króciutką przerwę. Za nami, kochani, ponad 450 km do mety. Jeszcze mamy 206 km, czyli tak naprawdę kawał drogi. Natomiast z naszego miejsca zamieszkania mieliśmy blisko 700, Guciu. Gutek pierwsze 3 godzinki trasy sobie pospał. Natomiast wyjechaliśmy z domu około godziny 5-6 rano. No i tak sobie jedziemy. Także, kochani, za kilka kilometrów stąd mamy Koszalin. Chciałbym ten nasz króciutki vlog do Koszalina zamknąć. Parę minut temu skręcała droga na Kołobrzeg. To są naprawdę przecudowne... Popraw, Guciu, troszkę kamerkę, bo zjechała. Musisz z tyłu razem z tą chustką, tak. Słuchajcie, to są naprawdę okolice, które uwielbiam. Prędzej tak mieliśmy skonstruowane i poukładane życie, że regularnie, rok w rok urlop spędzaliśmy nad morzem. Kiedy Gutek miał, słuchajcie, 5 tygodni, już nad to morze trafił. Pewnie pamiętać nie będziesz. Byliśmy wtedy w Niechorzu, naprawdę z maciupeńkim Gutkiem. Mało tego, nie wiem czy wiecie, ale jedziemy dzisiaj do Władysławowa. Guciu, wiesz co we Władysławowie się zadziało, tak? Pamiętasz czy nie? Kudeł? Nie, nie, Kudeł to Mielno. Ja, nie. Dokładnie. Słuchajcie, kochani, powiem wam tak. W roku 2000, kochani, czwartym, piątym, no, mamuśka mnie zabije, jak się dowie, że nie pamiętam rocznicy naszego ślubu. Teraz było 11 lat, czyli w którym roku, Guciu? Ale co? Nasza rocznica ślubu? W 2005. Słuchajcie, w 2005 roku... Tak, dokładnie, w 2005 roku 3 września powiedzieliśmy z mamcią sakramentalne tak. I pojechaliśmy na podróż poślubną do Władysławowa, właśnie tam, gdzie teraz jedziemy na spotkanie. Słuchajcie, z tej podróży przywozimy owoc naszej miłości, naszego Guciora, dawaj 5. I trzeci raz już wracamy do Władysławowa od tamtej pory. Myślę, że tak będzie fajnie, teraz się kamerka zaparła, słuchaj. Zasilanie obrazu. Włączymy, kochani, żeby nam się obraz stabilizował, bo jednak coś tam rzuca troszeczkę kamerką na podszybiu. Czekajcie, ok, teraz jest już super. I teraz słuchajcie, moi widzowie, wracamy tam po raz trzeci. Natomiast w tym króciutkim vlogu chciałem wam przypomnieć, jak to się stało, że
trafiliśmy do Polish Soccer Skill. Dlatego, że część z Was, którzy jesteście z nami od samego początku na naszym kanale, dokładnie wiecie, jak to było. Natomiast część z Was chcemy przypomnieć, dlatego że kanał jest żywy, aktywny, dochodzicie ciągle nowi widzowie. Witamy Was serdecznie, bardzo się cieszymy. Słuchajcie, Gutek to zawodnik z rocznika 2006, czyli ma teraz 11 lat. Rocznikowo 12, no bo mamy rocznik 2018, ale jeszcze pół roku do naszych urodzin. Także, kochani, po raz pierwszy 3 lata temu pojechaliśmy na obóz Polish Soccer Skill do Szczyrku. Wtedy, kochani, to był pierwszy samodzielny obóz Gutka, jako 8-latka. Myśmy mu powiedzieli, żeby mu nie przeszkadzać w obozie, że będziemy w pobliżu, że wyjeżdżamy na urlop daleko, a tak naprawdę mieszkaliśmy w Szczyrku, tam gdzie on. Podglądaliśmy z krzaków, kochani, jego obozy. Podglądaliśmy z krzaków jego zajęcia, ale nie daliśmy mu się poznać. Nie widziałeś nas, Gutku, ani razu, nie? Słuchajcie, ani razu nas Guciu nie widział wtedy, w tej akcji. Natomiast, czekajcie, o teraz poprawimy troszkę, tak? Natomiast, widzowie kochani, no, efektem tamtej przygody naszej Gutek dostaje się do reprezentacji Polish Soccer Skill jako U9. Jedziemy na Narodowy. Wspaniałe chwile, słuchajcie, przeżywamy jako rodzice. Łzy, radość. Niesamowita historia, ogromne wzruszenie. Gutek z powołaniem, koszulka z nazwiskiem, z logo Polski. Śpiewamy hymn Polski. No, słuchajcie, nieprawdopodobne sytuacje. Potem w następstwie tego udziału w reprezentacji pojechał Gutek do Bayernu Monachium. Ale tą sytuację, Guciu, już dobrze pamiętasz, nie? Słuchajcie, Gutek grał wtedy trójmecz z Bayernem Monachium, z Monachium TSV 1860 i trzecia ekipa, jakaś akademia z Monachium. Słuchajcie, ja nie pamiętam wszystkich wyników, natomiast pamiętam, że 1860 ograliśmy, ale wielkim rarytasem było granie Bayernu Monachium. Wygraliśmy 4-3, słuchajcie, z niesamowitą ekipą Bayernu Monachium. Spotkaliśmy się z Robertem Lewandowskim. Słuchajcie, mieliśmy wielki udział w tym meczu, dlatego że Gutek strzelił gola na 2-1 i uwaga, przy bardzo wyrównanym meczu 3-3 pod sam koniec daje asystę na 4-3 i tak się kończy nasze zwycięstwo. A 8 porażka Bayernu Monachium z 216 rozegranych meczów, kochani. Także satysfakcja ogromna, Gutek jako 8-letni zawodnik. Pamiętasz dokładnie, Guciu, ten mecz i te bramy? Pamiętasz, jak spadła ta pierwsza? Podłóż, Guciu, tam te chusteczki, bo spadły. Nie 9-letni? Myślę, że... A 9, przepraszam, tak, 9, dobrze, Gutku. Podłóż troszkę te chusteczki mi tam. Super. Słuchajcie, czyli... dokładnie, jak wpadały te bramy? Jak ja strzeliłem? No. Jak inni, to nie, ale ja strzeliłem, byłem z kraju pola karnego po lewej stronie i po krótkim. Ale po krótkim, przy bramkarzu? Tak. Słuchajcie, no tak wpadła jedna z fajnych, pamiątkowych, kochani, bramek, także jeszcze raz gratulujemy serdecznie Guciowi tamtej przygody. Potem, kochani, następstwem, kolejnym rokiem trafiamy do Polish Soccer Skill, do Wałcza. Słuchajcie, zatrzymajmy się na chwilę, czym tak naprawdę jest Polish Soccer Skill. Kochani, Polish Soccer Skill to wspaniała inicjatywa wspaniałych ludzi, zrzeszająca trenerów z całej Polski, kochani, wspomagająca w ramach indywidualnego, jak gdyby, treningu, trening grupowy. Nie jest to ani żadna konkurencja, nie jest to ani żadna konkurencja dla klubów, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Jest to tak naprawdę wsparcie treningu klubowego. Słuchajcie, tam gdzie są trenerzy indywidualni, można również korzystać z treningu indywidualnego według metodologii Polish Soccer Skill. Kochani, metodologii, która rozchodzi się mocno na świat. Słuchajcie, mocno zaangażowanymi osobami są Hiszpanie, Niemcy, właśnie klub Bayern Monachium, właśnie Real Madryt. Słuchajcie, zdaje się, że w kadrze Polish Soccer Skill, kochani, Antonio Barea i wiele innych zacnych nazwisk, nie chcielibyśmy nikogo pominąć, natomiast są w tej kadrze takie osoby, które są powiązane z kadrą narodowej drużyny Hiszpanii, kochani. Natomiast funkcjonuje to na takiej zasadzie, że są obozy letnie, zimowe i to jest jedyna droga, żeby tam się dostać.
My takie obozy przeżyliśmy 3 i teraz pytacie nas o koszta, ile to kosztuje. Kochani, Polish Soccer Skill jest idealnie wytłumaczony na stronie, nawet nie tej facebookowej, bo ta jest bardziej w formie fanpage prowadzona, a jest strona stacjonarna, wystarczy wpisać Polish Soccer Skill do wyszukiwarki, do Google i w tym momencie przeniesie was na ich stronę, gdzie dostaniecie szczegółowe informacje. Słuchajcie, nasza przygoda, mówię, rozpoczęła się 3 lata temu, w ubiegłym roku w Wałczu. I kochani, ten udział w Wałczu był nieprawdopodobny, dlatego że wtedy z kilku tysięcy osób z rocznika 2006 po raz drugi Gutek dostaje się do reprezentacji. Kochani, było to wielkie wyróżnienie, dlatego że rocznik 2006 był najliczniejszym rocznikiem spośród wszystkich uczestników Polish Soccer Skill. I nam w tym zacnym gronie tych wspaniałych chłopców udaje się po raz drugi rekwalifikować do reprezentacji. Jak to się odbywa? W prosty sposób, kochani. Wszyscy przechodzicie te same testy. Jest potencjometr Polish Soccer Skill, według którego to wszystko się odbywa. Można się sprawdzić, zobaczyć, jak się wyglądało na tle poprzedniego roku, tego, jak się wygląda na tle rówieśników. W każdym bądź razie, kochani, z Wałcza trafiamy gdzie, Gutek, w ramach reprezentacji? Na Cypr. Trafiamy na Cypr, na wspaniały turniej, dzięki któremu wam, widzowie, jedziemy, dlatego że nasz budżet szabełkowy nie udźwignąłby tej wyprawy. To było 8 dni na Cyprze, pięknej, kochani, wyspie grecko-tureckiej, gdzie Gutek zwiedzał wspaniałe stadiony, ale przede wszystkim pograł z Panathinaikosem Ateny, z Olympiakosem Pireus. W jednym turnieju była Barcelona, ale minęliśmy się ze szkółką Barcelony, kochani. Tak się ułożył turniej, oni zajęli dużo wyższe miejsce od nas, niższe, przepraszam. Piękny basen tropikalny, wspaniałe pamiątki, kochani, jedna z naszych przygód życia. To wszystko dzięki wam, widzowie, i Polish Soccer Skill, którego z tego miejsca chcemy podziękować i złożyć serdeczne życzenia noworoczne, aby entuzjazm, który posiadacie, nigdy wam nie wygasł, aby, słuchajcie, aby świadomość, jaką wielką odpowiedzialność macie, kochani, mając do dyspozycji tych wspaniałych, świetnych ludzi, żeby ona wam cały czas, kochani, przyświecała w ciągłym rozwoju, bo tak naprawdę, kochani, tak to wygląda. Obserwuję ideę Polish Soccer Skill od 3 lat, nieprzerwany rozwój, cały czas do góry, coraz więcej dzieci, coraz więcej ośrodków, słuchajcie, obozy w niesamowicie magicznych miejscach, najczęściej to są centralne ośrodki przygotowań olimpijskich, bo to są typowe ośrodki, gdzie są wszystkie najlepsze warunki do odbycia obozu piłkarskiego. Jest dobra pasza, jest świetne zaplecze, są boiska i tak, słuchajcie, w Szczyrku centralny ośrodek szkolenia szkoli skoczków, tak, i też sporty zimowe. W Wałczu sporty pływane, mnóstwo kajakarzy, mnóstwo, kochani, wszystkich wioślarzy w różnych gatunkach i do tego jak najbardziej piękne boiska piłkarskie na trawiastej nawierzchni. Kochani, w zeszłym roku trafiamy do Spały, kultowe miejsce, kochani. Z czym wam się Spała kojarzy? Mi się Spała kojarzyła z centrum lekkoatletyki w Polsce. Okazało się, że w Spale, kochani, wspaniałe warunki dla siatkarzy i nie tylko. Do siatkówki plażowej, prawda, Gutku? Na podwórku hala wybudowana, słuchajcie, gdzie cały rok można na boso biegać, podgrzewana hala, gdzie można się czuć, kochani, jak w Brazylii i cały rok doskonalić, żebyśmy mogli potem z takimi potęgami jak właśnie Brazylia czy inne ciepłe państwa porywalizować. Kochani, zbliżam się do ciekawego miejsca, za kilka chwil będzie Koszalin. Z Koszalina mamy Mielno, kolejne piękne, wspaniałe miejsce, skąd mamy super pamiątki z naszych szabełkowych wypraw. Natomiast nie chciałbym uciec z wątku, patrz, Guciu, domki letniskowe się zaczynają. Dlatego, że my jedziemy w tym momencie wzdłuż morza. Wbiliśmy od strony Szczecina i jedziemy w stronę Gdańska. Piękny nasz kraj, za kilka, może miesięcy, lat droga ta będzie cudowna. Widzimy, że wszędzie idą naprawy, remonty, dwa pasy. Cierpliwie poczekamy, kochani. Przejazd, myślę, ten będzie zajmował godzinę, dwie, może trzy, a nie 7, tak jak to robi w tym momencie. W każdym bądź razie, kochani, z tego zgrupowania ze Spały po raz kolejny dostajemy powołanie. Tylko uwaga, w Spale byliśmy dzięki naszemu przyjacielowi Wiktorowi z Nowego Jorku i jego rodzinie. Oni pomogli nam w realizacji naszych marzeń, oni pomogli nam finansowo w udziale w tej imprezie. Jeszcze raz wam bardzo dziękujemy. Z racji tego, kochani, że byliśmy odciążeni finansowo od Gutka i Polish Soccer Skill poszedł nam na rękę,
i w pakiecie dwóch jako jeden zaprosili nasze szabełki, Nadię i Kudełka, to oni też pojechali na obóz, pokazali się z świetnej strony. Kochani, to, że nie są w reprezentacji, ja myślę, to tylko dlatego, że jeszcze nie ma takich reprezentacji. Kudełek ma 6 lat, a Polish Soccer zaczyna od U8. Nadia z kolei dziewczynki chyba od U10, od U12 zdaje się, jak dobrze kojarzę. Natomiast wyniki robią rewelacyjne, robią świetne testy. Przegląd Kudełka, książeczki Gutek, same piątki, szóstki, jedna czwórka chyba, tak? No. Dostał niesamowite oceny, słuchajcie. Natomiast my trzeci raz z rzędu docieramy do reprezentacji Polish Soccerskiej. Guciu, ja mam tutaj twój akt powołania, możesz mi go podać? Słuchajcie, te materiały puścimy wam poza kolejnością, z miejsca tam, gdzie będziemy. Ja będę nocował w Władysławowie, mam tam swoje miejsce, swoją miejscówkę, w której, kochani, naprawdę dobrze się czuję. Tam jest moja miejscówka, kochani, ja jestem stały w uczuciach. 2 lata temu było mi tam dobrze, zadzwoniliśmy po raz kolejny, mówimy, że chcemy, pani gorąco na nas czeka, cieszymy się, jedziemy. Kochani, zobaczcie, taki akt powołania. Ja nie wiem, czy wy to widzicie odwrotnie, czy tylko ja. Natomiast to jest nasz trzeci akt powołania na ten rok, na rok 17-18. Słuchajcie, kadra Polski, zgrupowanie, które jest w tym roku, jest rozbite na kilka dni w Cetniewie i kilka dni w Spale. A na celu ma jeden bardzo ważny cel. Reprezentacja Polish Soccer Skill, czyli wyselekcjonowane dzieciaczki w konkretnym roku, nie tylko dzieciaczki, bo to, kochani, jest młodzież, to jest do U19, zdaje się, jak dobrze kojarzę. Jeżeli robię omyłkowo błąd, to najmocniej przepraszam. Natomiast, kochani, oni będą rozgrywać z dobrymi drużynami w ramach, słuchajcie, wiosennych zgrupowań mecze. Dla nas, zdaje się, jest przygotowana wyprawa do Hiszpanii. Słuchajcie, to, czy tam pojedziemy, wszystko zależy jak gdyby od finansów, dlatego że jak no możemy mieć z tym mały kłopot. Natomiast chyba wjeżdżamy do Koszalina, kochani, ja będę musiał być troszkę bardziej skoncentrowany na drodze, dlatego pomalutku reasumując, kochani. My szykujemy się teraz na wyprawę do Hiszpanii. Właśnie mamy Koszalin, pozdrawiamy Gwardię i wszystkie ekipy, kochani, stąd. Bałtyki w ogóle, mamy tu mnóstwo wspaniałych przyjaciół. Szkoda, że nie mamy czasu, bo na pewno byśmy się zatrzymali. Natomiast za kilometr mamy rondo, na którym skręcamy w lewo. Stare Bielice pozdrawiamy. Witamy w Koszalinie, 750-lecie Koszalina w tym roku. Nasz Bolesławiec 750-lecie też miał jakiś czas temu, nie tak za dawno. W każdym bądź razie, kochani, reasumując, jeszcze dzisiaj o 15:00 Gutek je pierwszy posiłek, obiad, wieczorne, pewnie jakiś delikatny trening, kochani, a od jutra zaczynają ciężką pracę i tak do niedzieli. Ja będę razem tutaj, nie będę przeszkadzał, być może zrobimy kilka pamiątek, jakieś tam wejścia, ale przede wszystkim chcę odpocząć, kochani, dlatego że tak naprawdę miałem bardzo, ale to bardzo trudny rok, a końcówkę bardzo mocno wykańczającą, plus jeszcze moje zdrówko troszkę miało tam tarapatów. Natomiast w tym momencie, kochani, wbijam się w cykl miejski. Miasto, które znam, bo parę razy tu byliśmy, natomiast nie na tyle, żebym się tutaj bez nawigacji poruszał. Dlatego, kochani, w tej chwili słuchawka, która nam w niczym nie przeszkadza, ale co jakiś czas przypomina mi, że jest coś ważnego do zrobienia. Skręcić w lewo, skręcić w prawo. Natomiast najważniejsze, że się z wami spotkałem z trasy. Myślę, że już w samym Cetniewie, tam gdzie Zatoka Pucka, to jest za jakieś 188 km od koło brzegu. Zapalimy jeszcze raz króciutko kamerkę, zobaczycie piękną okolicę. Natomiast to jest króciutki vlog z autka, moja ulubiona forma kontraktu z wami. Wtedy jestem ja, wy, a dzisiaj jeszcze troszkę z nami Guciorek. Słuchajcie, trzeci zjazd, każą mi skręcać. Czekajcie chwileczkę, zrobię to bezpiecznie. Czy złap kamerkę, złap kamerkę. Właśnie o to cię prosiłem. Złap kamerkę. Uwaga. Pokazywać tam? Spróbuj tam z powrotem. No, mieliście małe trzęsienie ziemi, tak. Natomiast tam, Guciu. Pomalutku, odkręć się troszkę, pomóż mi zakończyć filmik. Słuchajcie, powiem wam tak.
tak jak mówiłem, tego się obawiałem, wjedziemy w cykl miejski, będziemy skręcać w prawo, w lewo, w prawo, w lewo i ta nasza kamerka, kochani, będzie nam latać po całym samochodzie. Natomiast sprzęt jest od Mateuszka i nie może mu się nic złego stać. Także Guciu, bądź czujny, bo ja znowu skręcę i ona poleci mi w lewą stronę. Przytrzymaj jak możesz w tej chwili, bo ja mam na rondzie zrobić pierwszy zjazd, czyli w tej chwili skręcam tu, przytrzymaj mi. Gutek nam ratuje teraz. Za 400 metrów będą kontrolować prędkość, kochani. No jesteśmy w cyklu miejskim, także w tej chwili jeszcze raz buziaki dla was. Pozdrawiam, Guciorek. Pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko. Jeszcze odezwiemy się do was już z samego Władysławowa. Do zobaczenia. Buźka.